tym się nikt nie liczy. To nie jest brane pod uwagę. Panie burmistrzu, do czego my doprowadzamy? A co w tej następnej działce RPO ma być prowadzone? Utylizacja kości, tak? To co my będziemy mieli tutaj? Jest szlak kościółków drewnianych przeprowadzonych, gdzie jeżdżą goście po tych wyspach takich, wertepach po tej drodze. I my na drogę nie mamy. A my tutaj co prowadzamy? Utylizację, gazowanie norek, tak? I będziecie mówić, że to nie jest szkodliwe. I to nie jest interes dla gminy? Jak jest interes dla gminy? To firma zachodnia będzie to prowadzić. Kolejna rzecz. Ja tam dwa tygodnie temu miałem tutaj przedstawiciela z ODR-u, który chce zrobić szlak konny. I on ma przebiegać właśnie prawie przy tej fermie nowej. I to będzie korzystne dla turystów? Tak się liczymy z mieszkańcami? Ten temat wcale nie miał być tu poruszany. Gdyby burmistrz był dla ludzi, i najpierw przyszedł i powiedział mieszkańcom, co będzie planowane, a nie podpiera się RPO powstał i takie studium powstało. Co to jest za studium? Żaden radny nie wiedział, co tam ma być prowadzone. A burmistrz doskonale o tym wie, bo to jest burmistrza takiego. Kto z radnych był w fermie w Szklarkach? Ja pojechałem osobiście i oglądałem. Tam jest ponad kilometr od najbliższego budynku. Był ktoś z radnych, widział, gdzie ta ferma jest, a tu jest 240 metrów od zabudowy. Ludzie pracowali na roli, teraz starość chcą spędzić w spokoju, to oni co będą? Czy wy sobie zdajecie sprawę? Tam mieszkańcy mówili, to muchy jak czołgi latają latem. I jak ci ludzie mają mieszkać? Ja, panie burmistrzu, to ja mieszkam w Kluczborku, ja to mogę zamknąć. Ale ja się liczyłem, ja mogłem burdel prowadzić 20 lat temu w Gołkowicach i gdybyście nic nie mieli. Ale ja się liczę z ludźmi, bo trzeba troszkę brać to pod uwagę. A tu co jest brane pod uwagę? Burmistrz na zebraniu wiejskim powiedział, to nie moja sprawa. A czyja to sprawa jest, panie burmistrzu? Czyja to jest sprawa? Licz się pan z ludźmi troszkę. Tam z tyłu pani prosiła o zabranie głosu, ale prosiłbym bardzo do mikrofonu.